Cześć! Dzisiaj jestem w bazie, kolejny raz i dzisiaj będzie update. Update, zaraz wam pokażę, oczywiście Carbona. Ja ostatnio tam pokazywałem, ale z racji tego, że przyszły wszystkie rzeczy i jeszcze jedna fajna dodatkowa rzecz, to chciałem się po prostu pochwalić. To znaczy, troszeczkę tutaj pada, nie wiem dlaczego, bo tam, zobaczcie, tam jest ładne powietrze, to znaczy niebo, a z tej strony jest kiepsko, ale to nic, no już jechałem, to już po prostu nie będę się zawracał, zresztą nie jestem z cukru, to się nie rozpuszczę. Oto oficjalna prezentacja roweru Carbon R4 w wersji zmodyfikowanej przeze mnie. I już teraz go wam dokładnie umówię taki jak jest i co by się tu jeszcze dało zrobić. Będziemy jechali od przodu. Dobra, pierwszą najciekawszą rzeczą i nową, która jest zakupiona dodatkowo. Szkoda, że ten deszcz padał, bo ten rower tak ładniej wyglądał, a teraz jest troszeczkę zbłocony, ale to jest rower MTB. Słuchajcie, to jest nowy amortyzator Soundtour XCT, który wczoraj zamontowałem. Od razu wam powiem, że wszystko przebiegło sprawnie, chociaż miałem jeden taki problem dziwny, znaczy nie dziwny, bo to jest amortyzator zakupiony na OLX-ie od kogoś, kto go po prostu wymontował z roweru. On jest nowy, niejeżdżony, tylko że po prostu był w rowerze. Pewnie ktoś sobie tam dał coś lepszego. On tutaj ma nabite jak gdyby nie stery, tylko bieżnie pod główkę taperet. A to jest taka ciekawa sprawa, bo słuchajcie, teraz sporo firm sprzedaje rowery, które są z prostą rurą, a mają ramę już pod taperet. No pewnie to wynika z jakichś tam negocjacji z Santurem, który ma pewnie tańsze te amortyzory z rurą. I ja na razie tego nie wybijałem, nawet nie wiedziałem, nie skapnąłem się o tym. I w ogóle miałem problem z tą bieżnią, bo nie było bieżni pod rurę zwykłą, ale na szczęście w starym amortyzatorze była. Ja taką metodą januszową udało mi się ściągnąć tą bieżnię i ją założyłem na razie. No później to się powiedzmy tam już zrobi prawidłowo tak jak trzeba. Dobra, od razu może tutaj taka mała prezentacja. Nacisnę hamulec. Amortyzator działa i też jest widać tutaj nawet ładnie nasmarowany. Kropelki wiszą. Dobrze, jedziemy dalej. Kolejną nowością, zobaczcie jak to ładnie wygląda, jeszcze z kropelkami, jest nowa kierownica. To jest kierownica najlepsza na świecie z Decathlonu. Chyba jest najlepszy stosunek jakości do ceny. Ja w ogóle lubię tą kierownicę, mi się bardzo podoba. Też mam w swoim rowerze taką. I w ogóle sprawdziły się te kierownice, są bardzo dobre. A cenowo, ja kiedyś szukałem jakichś kierownic, to nie znalazłem nic. Albo były jakieś tanie, które są pod 25,4, albo już później były bardzo drogie w cenach 200, 300. No to wiecie, cena czyni cuda. Dobra. Kolega zakupił też również nowy mostek. Mostek jest Zuma, 70 mm. Mógłby być 80, ale jakoś tak jak szukaliśmy, nie było w cenach januszowych 80, więc zakupiliśmy 70. Wiecie, tu chodziło też o to, żeby to jak najmniej kosztowało. Dobra, przechodzimy do napędu. Napęd to jest ta korba MT600. Od razu powiem, że są też razem z tym amortyzatorem kolega kupił, bo tamten człowiek sprzedawał więcej rzeczy, dokupił pedały. To są pedały plastikowe GT, ale one i tak są lepsze od tamtych starych, które były wyrypane na maksa. Nawet fajnie chodzą. Nówka sztuka, jeszcze były folii nawet. I tak, bardzo ważna rzecz. Miał szczęście, bo gościu też miał przerzutkę. To jest przerzutka Deore. Chyba tam, nie pamiętam, symbol 60, 65 czy coś takiego. Jak wiecie, to tam poprawcie. Ale jest przerzutka przystosowana do dwa razy. O, dwa na coś tam. Łańcuch jest nowy, tylko ja zapomniałem
Aha, tu jest. To jest łańcuch chyba, nie widzę dokładnie. Aha, HG71, czyli to jest chyba taki, wydaje mi się, najwyższy model od Shimano do napędów 8. Tak przypuszczam. Czyli to jest coś lepszego na pewno niż chyba Alivio. Tak przypuszczam. No i tak, jest też właśnie nówka sztuka kaseta HG51-8. To jest kaseta Alivio. Od razu powiem, pokażę, od razu powiem, że jest dobrze przykręcona. Specjalnie ją tam dokręciłem na maksa, tak żeby nic się nie odkręciło. To stara przerzutka Acera, która została wyczyszczona. Właściwie nawet z linkami tutaj nic nie robiłem. I tak. Dobra, to może pokażę napęd. Dzisiaj właściwie to była taka pierwsza dziewicza jazda. Opony są troszeczkę brudne, bo musiałem przejechać teren taki naprawdę w błocie. No szkoda, bo tak on był czyściutki ten rower. I powiem wam tak, że ten napęd schodzi spoko. Tu taka mała uwaga, bo ten łańcuch jest dosyć szeroki. Czyli tą przednią przerzutkę to tak trzeba dobrze wyregulować na skrajnych biegach, to tak może tam obcierać. Ale to jest tak przygotowane przyszłościowo, żeby przejść na coś lepszego. No teoretycznie nie powinno tak się robić, że do korby takiej zakładać taki łańcuch, no ale według mnie tu się nic nie powinno dziać. To człowiek nie będzie tam jeździł w jakichś MTB mocnych czy coś, tylko po prostu tak rekreacyjnie. No i dobra, tak ogólnie jeszcze powiem tak, że tutaj ten widelec jest przycięty. Był z nabitą gwiazdką od razu. Był troszeczkę krótszy, ale nawet fajnie to teraz wygląda, bo wtedy to tam było ileś tam podkładek i ta kierownica tak wisiała. Wyrzuciłem też wszystkie jakieś tutaj niepotrzebne rzeczy. Tam były jakieś lampki, nie lampki. Siodło jest stare, takie jak było. Jeszcze pokażę może go z drugiej strony. No. Jeżeli byście się pytali, o ile tu błota, o korby, te właśnie MT600, to spoko. Naprawdę, powiem wam szczerze, że naprawdę dają radę. Dają radę i jest dobrze. Udało mi się tak fajnie ustawić ten rowerek. Zrobiłem taką prezentację. Jeszcze wam opowiem, co tu było starego. To są takie klankomanetki na 8. Ja uważam, że to jest kiepski pomysł. No plus jest tego, że jest to na jednej obejmie, ale ogólnie to jak się ma hamulce tarczowe czy jakieś inne, no to lepiej mieć osobno hamulce czy klamki, choćby z tego powodu, że można sobie właśnie dokupić hamulce, a zostawić manetki. Tak tutaj na przykład kolega będzie miał problem, bo zaraz jakby chciał modernizować, to wydatki, nie? No i co jeszcze powiem o tych hamulcach tarczowych, to no powiem wam, że są beznadziejne. No cała idea hamulców tarczowych na linkę, oczywiście tam są zwolennicy tego, ale powiem wam szczerze, że to jest beznadziejne. Ja tam troszeczkę je podregulowałem, bo one w ogóle tam były na hamowaniu cały czas. Przez to ten rower nawet zaczął lepiej jeździć, bo chyba z tyłu to tam po prostu ten hamulec hamował cały czas. No, ale tak czy siak to zobaczcie, te hamulce niby na linkę to powinno być wszystko takie, jak to niektórzy mówią, łatwiejsze do regulacji i tak dalej, ale mechanizm jest całkiem skomplikowany. Ciężkie to jest jak cholera. Samo to, że już linki i pancerze będą prawdopodobnie cięższe niż przewód olejowy. No, nie chcę się tam wypowiadać, ale po prostu ja jestem fanem hydraulików i w ogóle no nie chciałbym mieć już nigdy żadnych więcej takich wynalazków na linkę. Tym bardziej, że w tych miejscach, gdzie tutaj pięknie wpada błotko, a później ta linka fajnie zaciąga do środka to błotko. No, ogólnie to rowerek tak się fajnie prezentuje. Myślę, że koledze się będzie podobał. No, ten Amorek XCT, tutaj się przejechałem, daje radę w porównaniu z tym, co było, znaczy tam nie było w ogóle nic. No to oczywiście ja wiem, że to jest
jakiś tam najtańszy amortyzator, ale lepiej taki niż sztywny do roweru MTB. Aha, jeszcze tutaj chciałbym dodać właśnie mniej więcej, ile takie modyfikacje mogą kosztować. To już tak mniej więcej pi razy drzwi. Amortyzator 200. Mostek chyba 35, coś takiego. Kierownica 7 dych. Korby 200. Używana przerzutka około 50 zł. Łańcuch chyba też około 50 zł. Kaseta, ja nie pamiętam dokładnie, to muszę posprawdzać, też chyba 50 zł, czyli tu z tyłu macie, wkład też 50, czyli 250, 300, 350, amortyzator 200 to jest 550, plus 100, 650, tak? 650, coś jeszcze pominąłem? Nie, no. I oczywiście ten. Coś do czyszczenia i trochę pracy mojej. No dobra, to tak wyglądała prezentacja. Mam nadzieję, że kiedyś za jakiś czas tam namówię go na modyfikację napędu, żeby było 2x10 albo coś lepszego. No, zobaczymy. Dobra, no to cześć.